nie złapało pierwszych szlabanów, ale tu jest brama, tu jest droga, tu jest brama, tam jest lotnisko, to jest wojskowe jakieś tam lotnisko i cywilne takie jakieś tam aeroklub, ale to nie jest przejazd kolejowy. Są rampy, jakby nie wiem, jakiś większy tam samolot musiał lądować, pewnie wojskowy, bo te małe to widzę, teraz nawet startuje, jakieś te awionetki startują normalnie. A ja właśnie, udało mi się bardzo fajnie, bo właśnie przed 11 godziną przyszła Norweczka z Somalii, jak zwykle. Nie wiem, czy oni zawsze problem mają z tymi dzieciakami, ale to czy... No nieważne, no wiozłem ich, więc mi to nie przeszkadza i ona mówi, bo tam do 12.15 miałem służbę tak jakby i ona mówi, no to jedź do Lillestrum, nie, i jak coś, to tu wrócisz, nie? Ja mówię, ja już się tu nie wyrobię wrócić, co ty jesteś niepoważna, do 15 po mam być. A kobieta, która tam zarządzała z tego, stoi tam zawsze, jak nie ma pociągu, to stoi jeden przez cały dzień i tam tak zwany Weileder, czyli taki pomocnik, przewodnik. No i ja mówię, ja mogę zawieźć i mówię, tyle i kończę na dzisiaj. A okej, tego bra. Kurde, widzicie, jak manual robi to, że jest i ten. No i jest 12 godzina, jak widać. Ja już jestem w Lillestrumie, więc teraz tak, zdążę i na myjnię i umyję tego środa trochę. Zrobiłem zdjęcia, wyślę je najwyżej, ale umyję go, bo mam czas. Zatankuję go, bo tam jedna kreska zeszła, ale umyję. Zatankuję, bo mam wszystko blisko domu. I zdążę do domu na spokojnie, shower jeszcze wziąć, przebrać ciuchy, bo była opcja, że będę musiał zapierdzielać prosto z garażu na lotnisko. I ten. I teraz, ale fajny Pontiac. Kurczę, on na dwójce w ogóle nie idzie. Nie startuje. Dzisiaj mu w ogóle też wyszło, że tam coś pakty filter, czyli ten DPF jest zapchany, także to nie wiem, jakiś taki jest słaby. A, przewalone z tym biegami, jak automat to automat. No i ten. Także 12, w pół do pierwszej będę już po myciu, do tej, ja go tylko przód mu tu zmyję trochę i boki, to jest czarne auto, to tak karszerem go przyjadę, tu w środku właśnie mopem go trochę przemopuję, bo on nie ma żadnych dywanów, tylko takie wykładziny i stacja benzynowa po drodze tam jest, na Siedmo Corset właśnie, no zaraz będziemy tam jechać, to jest wszystko blisko, a ja ją przywiozłem na stację, było jeszcze trochę dalej, ale ona mówi, że ona nie potrzebuje na stację, więc to mi nie przeszkadza, mów gdzie tylko, no i tam z kilometr przed stacją im wysadziłem, pomogłem jej ten wózek poskładać, cyk cyk, strasznie tam dziękowała tego, no i dobra jest. Wczoraj też miałem taką sytuację, że przywiozłem jedną osobę i tutaj do szkoły jechała, no Norweszka i też zamiast do Fetsun tam nie wiozłem ją, miałem pół godziny zapasu i pojechałem na myjnię, zdążyłem umyć auto i wyrobiłem się jeszcze przed czasem tak z tego shiftu, jaki by tam był, a za mycie i tak tam mi dołożą, nie? Także się, jakbym był bardzo wierzącym, to powiedział, że Bóg nade mną czuwa, ale to są takie przypadki, no. Nieraz jest tak, że się wszystko złoży tak, że się uda fajnie i zrobi, ale są momenty, gdzie się nie uda. No, co autor chciał powiedzieć, to nie wiem. Ja się tu zmieszczę. Tamten jechał dosyć szybko tą audycją, to nie chciałem puszczać tego z bocznej drogi, bo by się to długo zeszło. No i na samolot 15.40 i finito. Dwa filmy jednego dnia, ohoho. Chyba, że zmyjni coś jeszcze, nie, bo to bym znowu musiał nowy film, bo jak dam pauzę, choć do myjni mam 2 km praktycznie, 3. Wjadę na autostradę i kilometr z autostrady, ale nie chcę mi się już chyba nagrywać. Co tam będę? Zresztą i tak nie będę nagrywał przy myciu, bo nie ma jak. Będę latał z pistoletem, z myjki, ewentualnie trochę z kustą, ze szczotą i... No i tyle. Także fajnie się ułożyło. Teraz bym dopiero z tego Orny za 10 minut mógł odjeżdżać normalnie. Chyba, żeby mnie szybciej też puściła, no ale... Nie wiem, bo wczoraj ten autobus przyjechał właśnie dopiero po 13 na zajezdnię.
bo go widziałem, on mówię, że on ma te same służby każdego dnia do kwietnia. Do kwietnia jest te roboty na tym odcinku między Kongsvinger i Oslo i do kwietnia mamy na swojej stronie, tam jak wchodzimy na moja strona na tę firmę Jensen, nie? Tam wchodzę sobie i widać te shifty po prostu, także wiadomo, że to do kwietnia już jest rozpisane, także roboty mają, nawet ten kolega, co tu na stałe jeździ, mówi, no teraz do Bergen pojechał na fajną traskę, też kurde bym coś takiego chciał sobie łyknąć, no ale mówię, za rzadko tu jestem, żeby się tam na jakieś dobre tury łapać, musiałbym być stałym kierowcą przynajmniej, no a później tu na tym Shellu, tylko po drugiej stronie zatankujemy, o tutaj, to już dojadę do Mini, a na Mini już nie będę pokazywał, bo na tamtym Shellu zatankuję. Polski Polmar ciąga szwedzkie naczepy, kurde, ile tego jest, masakra. I no i tu następny zjazd to już jest nasza Mynia, także nie, ile jadę teraz, było 50 chyba 7, no, 3-7 minut, 10 minut i jestem tam na miejscu, 5 po, opukam go szybciutko, raz, no, 1,5 km do zjazdu. I co jeszcze, patrzcie się, ponad 110 by się wydawało, bo to jest zwykły licznik od zwykłego samochodu, ale na tachografie ja nie wiem, czy będzie widać, czy tam się ustawi, czy nie, ja teraz zmniejszyłem, ale pojadę teraz 110 niby na liczniku, a jest 99. Po prostu liczniki w samochodach osobowych wszystkie są tak ustawione, że około 10. Szukałem właśnie nieraz na stronach internetowych jest, jak autobus wyprzedza tam osobówkę, no bo tak, on jedzie 80, bo jest tak dozwolone gdzieś tam, ale on jedzie faktycznie 70 albo 72, no i ten kierowca, wiadomo, no jak jedzie gdzieś daleko, czy ciężarówką, czy coś, no to wyprzedzają, no i później zdjęcia robią, filmiki, ostatnio tam z Islandii filmiki były właśnie, że o, ile on jechał, ja jechałem 90, a on mnie wyprzedza, no dobrze, ale ty jechałeś 80 maksymalnie, a on miał cię prawo wyprzedzić, bo tam było 90, a on może jechać i do 100 się rozpędzić, no ale 90 tam, bo w Islandii nie ma tam 100, nie? Ale i nie tylko w Islandii, także... Także ludzie nie myślą o tym, że po prostu no ten samochód inaczej idzie. O, a tam wybudowali niedawno nowy cały salon Mercedesa, Bartel Ostein, Mercedes, i on chyba, oni współpracują z Renówką albo z Peugeotem, że autobusów, ciężarówek, wszystkiego. A tu jest tak zwany Berger, duża stacja dla ciężarówek, bo są miejsca parkingowe i tutaj śpią, i tu był nawet ten klub kiedyś właśnie tego kierowcy, ale chyba już tego tutaj nie ma, że można się opłacało taką kartę, to kierowcy mogli tutaj wejść sobie i tam prysznic i wszystko, takie dosyć zamknięte to było tylko dla nich. A i tu McDonald's po prawej, tu jest też Mynia. A ja tutaj sam do samodzielnej Myjni szybciutko go opierdzielę, bo dzisiaj niedziela, to wiadomo, tak nie pracują. Dobra, kończę, będę, bo muszę wyciągnąć kartę i tam otworzyć drzwi i takie tam rzeczy. No to na razie.